No nie wiem, jak ja tędy będę wchodził, ale gdzieś tu było wejście najprawdopodobniej. No dobra, zrobimy sobie wejście. Jest tu, tu tą pokrzywę pogniotę, tu trochę tą pokrzywę pogniotę. O, tak, tak, tak i zaraz będę wiedział, gdzie jestem. Jestem na miejscu? Nie, nie jestem na miejscu. Miejsce moje będzie tutaj. Tu koło tego słupka. Tu się będę rozbijał i tu będę chciał wchodzić do wody. Nie mam pojęcia, jak tu jest głęboko. Mam nadzieję, że będę mógł wejść. Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek, wy oglądacie kanał Gruba Łuska i zapraszam was na kanał. Nie wiem, czy poznajecie, ale to jest ten kanał pod domem, gdzie złapałem w tym roku pierwszą metrówkę. Oczywiście siadam na bellyboarda i na początku, jak będę płynął, to drobne przynęty, później oczywiście coraz grubsze. Jak dopłynę do jeziora, to tam wyjadą trauty, wyjadą mirmausy, duże pinkszady, foksy. Mam nadzieję, że wyjedzie jakaś metruwa albo ładna mamucha. Więc co, ja nie przedłużam, widzimy się na wodzie. Biorę się za rozpakowywanie. Dobra, słuchajcie, i dziś jestem bez osądy, ze względu, że po tym kanale już pływałem dwa razy z tą osądą. Wiem, gdzie te się ryby trzymają. Na jeziorku, do którego dopłynę, również wiem. Na start taka babeczka i zaczynamy. Ja wiem, że osąda pomaga znaleźć drobniczkę i tak dalej, ale sądzę, że te ryby i tak jest taka duchota, że pływają gdzieś po powierzchni. Dlatego też dociążenie mam tylko 5 gram i będę starał się dopłynąć powoli do jeziora. Tam na jeziorku no jednak skupię się trochę bardziej na tych większych rybach. Dlatego teraz póki co, póki jeszcze tam nie dopłynęłem, niezbyt duża przynęta. No i ten brzeg, ta roślinność, to wiadomo, te trzcinowisko, staram się to obrzucać. W moim mini dopływam do pierwszego pasa trzcin, który no ostatnio dawał mi szczupaczki. Tutaj stały, tu się pokazywały. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze tak na dobrą sprawę nie spodziewam się tutaj akurat w tym pierwszym miejscu brań, ze względu na to, że jest troszkę za wcześnie. Ale specjalnie tak wcześnie wyjechałem, żeby dopłynąć o dobrej porze na jezioro i tam najwięcej skupiać się na tych największych rybach, na tych dużych rybkach. Nie na jakichś tam kajtkach przytrzcinowych. No i te małe nie gryzą. Mimo tego, że tu przed chwilą właśnie jakiś najprawdopodobniej się ruszył, stał przy powierzchni, założyłem coś naturalnego. Ostatnio sprawdzają mi się naturalne kolory, naturalne przynęty, więc czemu nie? Ta jest powoli schodząca. Mam nadzieję, że to przyniesie jakiś efekt w postaci małego szczupaczka. No i pozwoli mi zacząć ten odcinek jakoś dzisiaj fajnie. A później może to też spowoduje, że będę miał więcej pewności siebie i te duże ryby gdzieś tam odnajdę i one się odpalą w odpowiednim momencie i będzie turbo śmiesznie, turbo kozak, turbo fajnie. Będzie turbo łuska po prostu wtedy, nie? No dobra, słuchajcie, odpłynąłem już kawałek drogi, naprawdę. Jest, no tak jedną trzecią przepłynęłem. Nic się totalnie nie dzieje, ale po powierzchni zauważyłem, tutaj chodzi bardzo dużo leszczy. I to takich ładnych, jak i tych mniejszych leszczy. Dlatego no tutaj troszkę mocniej się skupiam na tym, co robię. Patrzcie, jakie spławy ładne. To są leszcze, ja je widzę. Wy ich nie zobaczycie, ale o, spław następny, mobelki, tam kolejny. Więc jeżeli tu się trzymają leszcze, to gdzieś obok nich powinny być szczupaki. Dobra, słuchajcie. I płynę. Cały czas rzucając, non stop, już no ponad połowę drogi przebyłem, nic, nawet pobicia, tam o te leszcze się oczywiście ohaczam i czuję, że kapota może się przy ten zdarzyć i to lada moment, bo te leszcze są cały czas przy powierzchni, wszędzie, tak na dobrą sprawę, w każdym ich momencie, może tam na początku ich nie było, gdzie zaczynałem, ale tutaj jak płynę, to są dosłownie wszędzie. No i kurczę, powiem wam, że ciężko, taka fajna pogoda, szczupakowa, no kurczę, jak ostatnio, chmurki, wiaterek, wiecie, te sprawy, no, ale nie biorą, może nieodpowiednia pora jeszcze, nie mam pojęcia, kurde,
No, że trzeba się wstrzelić, jak one właśnie no, się odpalają po prostu. Nie mam pojęcia, nie mam. Próbuję dalej. I patrzcie, przepłynąłem pierwsze pale i nawet tutaj żadnego kajtka. Tu zawsze stoi jakiś kurcze, ale nie chcą gryźć totalnie. Mają mnie dzisiaj gdzieś. W ogóle nie reagują na przynętę. Nawet małego pyk, kurde, no nic, nic, totalnie nic. A, i zmieniłem przynętę na babeczkę, tylko to w takim kolorze tym razem. I powiem wam, że... No miejsce jest zabójcze, naprawdę, no jest petarda miejscóweczka. Jedne z lepszych tutaj, zaraz za sobą mam drugie takie pale. No ale kurde, zawsze tu były jakieś pobicia czy coś, przynajmniej wiecie. Bo wiadomo, że ten szczupak tu stoi. A dzisiaj nic tu nie jest wiadomo. To na pewno nie jest brak echosondy. Trzeba machać będą, a ryby będą. To się liczy. Klimacik jest zacny, to najważniejsze. Samemu w ciszy, w swoich przemyśleniach. Uparłem się na tą babkę i cały czas ją używam. Ale już tak chyba, jak dopłynę do tego jeziora, to ją zmienię. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, że jak się nic nie dzieje, to będę dawał szansę tym przynętom, na które nigdy nie mam broni. Dlatego Rapala, który jest już ze mną chyba trzeci sezon i do tej pory nie została ugryziona przez żadnego szczupaka, ma szansę, by ją ugryzł. Zobaczymy, no. Dobra, słuchajcie, jestem na jeziorku, wziąłem sobie takiego albino. To jest ta wersja tam niby limitowana czy coś. Jeszcze na nią nigdy nie miałem nawet pobicia. I tak przepłynę przez to jezioro do tych wysp i będę je okrążał, to tam zmienię sobie przynętę. Może na Mirmausa, bo faktycznie nic się nie dzieje. Nie wiadomo, co chcą dzisiaj gryźć, czy w ogóle będą chciały coś gryźć. Mimo tego, że pogoda no, jest stricte tu szczupakowa, no powiem szczerze, że... Powinny uderzać to przynęty, no. Dobra, słuchajcie, opłynąłem jedną, drugą, teraz trzecią wyspę opływam. Nic, ani uderzenia. Zmieniam przynęty, straciłem już jednego trauta w tych kamieniach, niestety nie udało się go odzyskać. No masakra jakaś ogólnie dzisiaj jest. Kurde, żeby nawet, wiecie, jednego porządnego strzału nie było, no. Czasami tak bywa, ale ja myślę, że jak oglądacie ten film, to znaczy, że się coś wydarzyło. I przewidzę przyszłość. Złapię jeszcze szczupaka dzisiaj. Dobra, słuchajcie, totalnie nic się nie dzieje. Pamiętam, że tu ostatnio obciął mi pomarańczową gumę. Dlatego zakładam Milius Mausa. Tego swojego potworka. I będę potworkiem machał. Jak nic się nie dzieje, to chociaż ten jeden złoty strzał, myślę, że na któregoś z nich może dzisiaj paść. Stawiłem się trochę dalej od wyspy. Z wiatrem będę spływał i będę rzucał w stronę brzegu, w stronę tych kamieni. Już nie będę płynął brzegiem, a właśnie dalej, żeby ich nie płoszyć i tak dalej. No, żeby po prostu, jeżeli nie są skłonne do brań, do tego, by żerować teraz, to lepiej nie pokazywać im się na oczy, nie dawać im żadnego zwątpienia, po prostu przynęta ma płynąć tam sama, pokazywać im się i może wtedy któryś uderzy. No i przy okazji sprawdzam też tą głębszą strefę, tak, bo pode mną ja wiem, że tu jest około 3,5 metra, więc jeżeli są na głębszej wodzie, nie w kamieniach, to może któryś z nich wyskoczy do tej przynęty. No i nie muszę się poruszać płetwami, bo wiaterek robi swoje. Jakby nie patrzeć, to jest dryf bellyboatem. A jak odpłynę za daleko od wyspy, to motorkiem się przybliżam, te 5-10 metrów, tyle ile potrzebuję. Rzucam dalej. Byłem na wędce, ale wypił mi się multiplikator z kija. No normalnie nie wierzę, co się dzieje. Masakra, jeszcze czegoś takiego nie miałem. Nigdy w życiu. Jest ta ryba tam? Jest. I wypina mi się ten
multiplikator. Za dużo tu się śmieci nabrało i ja pierdziusia, mogę jej nie wyciągnąć. A jeżeli jest duża, to będę płakał i to bardzo mocno, głośno. Kurde, patrzcie, nie mam żadnych kombinerek, żeby to... Ja pierdziele, no nie wierzę normalnie. Coś takiego jeszcze mi się nigdy nie wydarzyło, nie? Nigdy. Jest ładna ryba. I to jest ryba metr. Nie, nie ma metra, ale blisko będzie miała. Tylko muszę teraz uważać na swój kurde multiplikator. Słuchajcie, no czegoś takiego jeszcze nie grali. Normalnie nie grali. Ona jest na dnie. A ja muszę tu starać się jakokolwiek dokręcić. Kurde! Wow! Będzie ładna ryba, patrzcie tu. Jest! Oklapał mnie! Nie wierzę! O! Pod samymi nogami. Brrr. Was też ochlapo. Ale to nic nie szkodzi chyba, nie? Ładna, duża, duży szczupak. Kurde, może mieć metr, powiem wam. Może mieć. Niech sobie jeszcze poświruje. Może mieć metr. Ale jestem wkurzony na multiplikator, że wypadł przy uderzeniu. Zacięłem bardzo mocno. A ryba zrobiła swoje. Dobra. Bez pierdziusiania się tutaj. Ja się kąpałem. Ja się kąpałem. Ona ma tyle siły. Yeah. Jeszcze? Jeszcze, ale masz łeb ładny, duży. Trzecia metrówa w tym sezonie. Nie. Nie widzę totalnie, gdzie jest druga kotwica. A chciałbym widzieć. A jeszcze siły ma. O, ma. Ma jeszcze siłę. Dobra. Do takich numerów właśnie wziąłem to. Odepnij to, jest odpięte. Wjechała? Wjechała mamucha. Mamy mamuchę. Słuchajcie, bardzo nietypowo. Chyba nikt nie bierze worka na karpie, na szczupaki, na bellyboada. Jeszcze zaczyna padać. Jestem przeszczęśliwy, bo ja mam kolejnego, już trzeciego metra w tym sezonie. W tym oto worku! Jest! I pierwsze co zrobię, zanim ją odepnę, zanim cokolwiek zrobię, to sobie ją pozwolę zważyć. Tarę LBS-y na kilogramy trzeba zmienić. Kilogramy. Jest nad wodą. 9,5 kg z workiem, czyli gdzieś koło pewnie 7,5, 8 kilo. Później zważę worek. Powiem wam tak, dłuższa ta ryba niż myślałem. Ale życióweczka to nie będzie. Coś koło 105. Zaraz się przekonamy. Patrzcie, jaki piękny, duży szczupak. 108 cm. Trzecia ryba powyżej metra w tym sezonie. Dobra, powiem wam tak. Nie jest to jakaś turbo duża mamucha. Łapałem większe.
ale mega cieszy. 108 cm. Wow! Ale ma dużo siły. Wyszedłem z nią na brzeg specjalnie po to, by ją zmierzyć, bo mówię, ma blisko metra, ale wiecie jak to na tym bellyboardzie. Nigdy się dobrze nie zmierzy. Piękna ryba. 108 cm. Jestem przeszczęśliwy. To jest trzecia ryba powyżej metra w tym sezonie. Dobra, wraca. Wraca do wody. Jest. Wow! Piękne ryby są tutaj. Pod samym domem, słuchajcie. Naprawdę. Mamucha, jakie mitrze było dzisiaj. Nic się nie działo. Narzekałem do tej kamery i poza nią. I zmieniłem w końcu na Mirius Mausa. Mówię, jak się nic nie dzieje, to może na potwora. I proszę, na potwora, złapałem potwora. Elegancko. Dobra, wyciągnę jej już ten worek spod niej. O, poszła. Jest! Jest normalnie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i czekajcie na więcej takich meterków. Elo! Rybka odpłynęła w dobrej kondycji. Super, że wziąłem sobie ten worek. Wziąłem go specjalnie właśnie na taką okazję, że jak złapię dużą rybę, nie, wpakuję ją do wora, przypłynę na jakiś brzeg, czy tam wysepkę, tak jak w tej chwili, zmierzę ją, zważę, ważyła 8 kg, 200, 300, tak mniej więcej, i wypuszczę sobie do wody, zrobię jakąś foteczkę na fejsa, czyli zapraszam już na grupę na Facebooka, wędkarstwo Gruba Łuska. I co tu więcej dodać, w ogóle niezła awaria z tym multiplikatorem, zaraz jak wejdę na bellyboarda, to postaram się go jakoś tam dokręcić, najpierw go odkręcę, wyczyszczę, bo może po prostu jest mega zabrudzona ta wędka i dlatego się tak stało, ale wypadł mi podczas zacięcia, jak uderzyła ryba, mocno zaciąłem i wypadł mi multiplikator, nie nagrało się to niestety. Ale no, powiem wam, że z taką rybą i multiplikator osobno poza wędką to jest przygoda. Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się wydarzyło. Ja jestem przeszczęśliwy, widać to chyba po uśmiechu. Nie wiem już co mówię, więc widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, wróciłem do łowienia. Tam jeszcze pokażę wam, jest łódeczka. Jest tam mój sąsiad, kolega Marcin ze swoim szwagrem. Mieli dzisiaj ładną rybę na wędce, no niestety spięła im się, ale najprawdopodobniej ryba powyżej metra ze względu na to, że łowili na przynętę 35 cm Westin Hypnotize, czy jakoś tak to się nazywa, więc ja tam się małej ryby bym nie spodziewał. No a ja próbuję jeszcze przychytrzyć drugą taką dzisiaj, albo jakąś inną, może być mniejsza. Ja nie mówię, że za każdym razem muszą wyjeżdżać metrówy, ale fajnie, fajnie, cieszę się. Ja jeszcze do mnie tak na dobrą sprawę nie dotarło to, co się stało przed chwilą. Multiplikator wypadł mi tutaj z uchwytu. Ja wyciągnąłem rybę, która myślałem, że będzie miała blisko metra, ale okazało się, że ma 8 cm powyżej, więc naprawdę ładną. O, niesamowicie. Opłynąłem pierwszą wyspę po raz drugi. Teraz drugą wyspę opłynę. No i tamten cypelek tam również się postaram porzucać. Tu bardzo fajnie to wygląda. Ta ryba powinna się trzymać. Niestety muszę cały czas dryłować nogami, bo płynę pod prąd. Ale jak będę wracał, to później sobie zrobię taki dryf jak ostatnio, właśnie dalej od wyspy i tak dalej, wiecie. I chyba podpłynę tutaj, słuchajcie, do tych lin, rzucę sobie jedna prawa strona, lewa, później chyba obskoczę jednak tamtą wyspę albo kładeczki. Po cichutku, powolutku, nie ma co płynąć za szybko. Powiem wam, że jakby tu wzięła, to byłby to szok, niedowierzanie i nie wiadomo co zrobić w takim wypadku wtedy. Liny są wszędzie, na pewno by poszła pod którąś z nich.
ale miejsce jest przepiękne, patrzcie. Chcę tu podpłynąć, złapać się. Opa, tak. Super. Tutaj i żeby móc rzucić z jednej, jak i z drugiej strony. Niemożliwe, żeby się ta ryba tutaj tego nie trzymała. O! Chyba się obiłem o leszcza. Albo jakiś kajtek gdzieś tam podfrunął. Nie wiem, czy się nie odpaliły przypadkiem te ryby. Tak to wygląda trochę. Jakby gdzieś złapały wigoru na żarcie. Dobra, jako że tu skaczą te dzieciaki z tej łódki i tak dalej, to ja sobie pozwolę najpierw tą drugą wyspę zrobić. Wątpię, żeby stamtąd poszli, ale spróbujemy. Słuchajcie, jest ładna ryba, właśnie z żoną rozmawiałem. Hu hu, ole wariuje, ole wariuje, ole wariuje. Następna ładna ryba, telefon muszę schować. Kurde, ja pierdziusia, nie wierzę, normalnie nie wierzę. Dzisiaj jest dzień konia. Ho, 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 ho. I tu będzie ryba powyżej metra zaś. Tak. Oh yeah. Ale jest lekko zapięta. Może się wypiąć, może się wypiąć. Może się wypiąć. Powiem wam, że może się wypiąć. Jest lekko zapięta. Leciuteńko. Dzień konia. To jest metróweczka kolejna. Kolejna metrówka. Ja wiem, jak to dziwnie wygląda z tym workiem. Ale ja chcę ją zmierzyć. Przynajmniej. By nie było jajców. Jest, mam ją, patrzcie, do worka jak do podbieraka i ja jestem w domu. Słuchajcie, daję jej 102, 103 cm mniej więcej. Na miarze pokazało 105, ale wolę zaniżyć. Piękna ryba, patrzcie. Druga metrówa dzisiaj. To jest dzień konia. Wraca do wody, słuchajcie. Już ją wypuszczam, ale nagram to dla was. Yes! Yes! To jest dzień dużej mamuchy. A jeszcze się nie skończył. Kurde! Dobra, patrzcie, kolejna fajna miejscówa. Wiadomo, kamienie przy brzegu, rośliny. Czy wszystko, co lubią szczupaki. I ten cypelek sobie tutaj też zrobię fajnie. I teraz proszę. Teraz się jeszcze zaczepiło. Ja sobie płetewki dam do góry, włączę sobie jedyneczkę silnik, bo chciałbym płynąć w tamtą stronę, ten cypelek właśnie zrobić. Tak powolutku, powolutku. Włączę silnik. Kto wie, może się uda. A w ogóle drugi szczupak wziął wtedy, gdy moja żona zadzwoniła. Czyli tak jak ostatnio było. Dzwoniła i bach, jest ryba. Co już zażartowaliśmy, że za chwilę, żeby zadzwoniła, bo ja chcę następną. Kamienie, 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 zaczepy. Jest, udało się, haha, jest, jest mój. Oj, jak już tu jestem, to ze 2-3 żółty w te kamienie. Wiem wam, że tu w porcie jeszcze nigdy nie byłem. O kurde, żebym tego nie żałował. Wiedziałem, że jest, są tu kamienie. Jest, jest, kurde. Coraz bardziej ryzykuję z tą przynętą, powiem wam. Ale kto nie ryzykuje, to nie wygrywa.
Tu jest też super miejsce przy tych łódkach, ale na pewno nie wolno tu spinningować. Zaraz mnie ktoś ochrzani, więc nie wpływam tam. Ale przy takich łódkach one lubią stać i to bardzo. Naprawdę, bardzo, bardzo. No i dobra. Obrzucałem to. Jeszcze tutaj rzucę kilka razy w tą stronę. Zaraz zobaczycie miejscówkę. Muszę tylko dopłynąć. Nie, jest to łatwe. Pod kołami, wiecie, się za szybko człowiek nie porusza. No, ale tutaj ten brzeg jeszcze obrzucam. Co tam krzyczycie na mnie? Dobra, spływam na tam, na wieczną stronę. Tu jest za spokojnie. Będę powoli se płynął, wezmę, otworzę jakieś może chipsy, zjem sobie coś i tyle no. Widzimy się przy rybce albo gdzieś przy jakichś rzutach. I wzdłuż palików. Z jednej strony i z drugiej strony. I dalej wzdłuż palików, pam, z jednej strony, jak najbliżej. I wzdłuż palików z drugiej strony, ale już nie tak blisko. I z lewej strony wzdłuż palików. I oczywiście z prawej strony wzdłuż palików. Płyniecie, to nie zapominajcie o tym, żeby się od czasu do czasu cofać. I te miejsca, które już przepłynęliście, obrzucić jeszcze raz. Słuchajcie, mam kolejną rybę. Trzecia dzisiaj rybka. Nie wiem jaka. Nie mam pojęcia, ale uderzył ładnie. O kurde, no trzeci metr, nie wierzę. Nie. Trzecia ryba, metrówa. Nie. Trzecia metrówka dzisiaj. Uhuhu. Merry Christmas, Dariusz. Chyba jak zdążę, to zagram w Eurojackpota. Wow, patrzcie. Wow, ale pychol. Ale bardzo dziwnie i ta przynęta stoi w tym pysku i boję się, że się wypnie. Ale jest to ryba powyżej metra, zaś ryba powyżej metra. Powyżej metra. Trzecia dzisiaj. Hu, hu, hu. Merry Christmas. O, coś się z kamerą stało. Dobra, pieprzyć tą kamerę do tyłu. Worek. Wpływaj tu, maleńka. Ale jesteś wielka. Ta jest najgrubsza dzisiaj. Największa. Wow. Jest mega. Mega. Jest mega mamuchą. Jest moją mamuchą. Mam ją, słuchajcie. To jest najlepszy podbierak na bellyboarda, jakiego sobie mogłem wynaleźć. Naprawdę, najlepszy. Z prostych względów. Jest mały, poręczny. I mogę sobie w nim transportować rybę do brzegu. I tam ją zważyć, zmierzyć. Tak dalej. Zrobić foteczkę. Wysłać na Facebooka. No kurde, ale mam krokodyla. Nie wierzę w to. Wow. Zamykaj się. Jest zapięta, dobra. Z drugiej strony to samo, zapięta. Na pewno, na 100%. Jest krokodyl, kurde. Oddawaj tą kotwicę, dziewczyno. Mamusiu! Jest! Wyszła! Haha! Szybko! Słuchajcie, przynęta straciła ogonek. Ojej, maleńki. Maleńka! Kurde! Jesteś wielka! 105, nawet 106 będzie miała. Tak! 106! Dobra, szybko telefon. Foteczka. I dobra, przed chwilą dodawałem posta, że trzecia metrówka w sezonie, no to trzecia dzisiejszego dnia i ta mierzy sobie 106 cm z grosikiem tam malutkim. Ha! 108, 103 i 106. Dziękuję. Słuchajcie, najlepszy pomysł to jest zawieranie tej maty na bellyboarda. Z każdą rybą sobie mogę, wiecie,
dać jej odpocząć, poddychać i tak dalej. Ta jest dużo cięższa, mi się wydaje, że najcięższa dzisiaj, najgrubsza przynajmniej, na 100% i mierzy sobie 106 cm. Taki proszę, piękny 106-centymetrowy szczupaczek. O, czuję, że chce skakać, ma dużo sił. Wow, piękna ryba, naprawdę, coś niesamowitego. Wow, jeszcze ją szybko zważę. Z tego co pamiętam, pierwsza ryba miała 9, chyba 200. Tu mamy 10. O, dyszkę. Liczmy dyszkę. No i zaraz ważę ten worek, to wam w końcu powiem, ile waży ten worek sam. Ale ta ryba jest jednak najcięższa dzisiaj, najgrubsza. Jest przepiękna, naprawdę przepiękna. Coś niesamowitego. Dobra. Rybka musi jak najszybciej wrócić do wody, chociaż ona co chwilę tutaj odpoczywała, bo ja zanim się wytarabaniłem na brzeg, wiecie, wszystko rzuciłem, tak dalej, to naprawdę trochę trwa. Bo ja już widzę, że kamera się nagrywa ponad 7 minut, więc ona tutaj sobie po prostu odpoczywała. O, coś niesamowitego, zaraz zwrócę wolność. Naprawdę jestem przeszczęśliwy. Jeszcze nigdy nie złapałem w życiu więcej niż 1-metrową rybę w ciągu dnia, a dzisiaj to już jest trzecia i powiem wam szczerze, że nie chce mi się wracać do domu, a mówiłem, że będę wracał. Coś niesamowitego, naprawdę. No, nie wierzę w to. To jest dzień konia, albo nawet nie, dzień mamuchy po prostu. Merry Christmas wszystkim. Wow. Jest. Płyń, 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 płyń. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest. O tak, o to chodziło. Super. Wow, ale się cieszę. Patrzcie, gdzie mi worek odpływa. Ale mam balasa, więc się nie przejmuję. Złapię go. Jest. Trzecia powyżej metra dzisiaj. Kurde, totalnie w to nie wierzę. Wow. Dobra, teraz tak. Sterujemy jakąś tu wagę, jest, dobra, damy tarę, są kilogramy i zważymy ten woreczek. Słuchajcie, żeby nie było, że już wysechł czy coś, chociaż z niego kapie, to ja go zamoczę. I worek sobie waży, czy wy to widzicie, kilo 70, tyle trzeba odjąć. No i dobra, moi wini, jak widać, albo i nie widać, ale ten brzeg jest długi, to znaczy, że kieruje się w stronę domu. Dlatego też czas na szybkie podsumowanie. Dzisiaj potworek rządził. 3 ryby powyżej metra. 108, 103 i 106. Ta 106 najgrubsza, z największą wagą. Ja jestem mega zadowolony. Nigdy nie złapałem więcej niż jednej ryby metrowej w ciągu dnia, a dzisiaj 3 i tylko te 3 rybki. No, mam nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze uda mi się to powtórzyć. Życzę wam takich dni. Subskrybujcie za to kanał, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnych filmach. Elo!